Jak policzymy wiewiórki? No zobaczmy, mamy wybrać jedną z dwóch odpowiedzi. Popatrzmy na pierwszą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale zaraz, tutaj napisali 7, a powinno być 6. Zgubili gdzieś szóstkę. To jest szósta wiewiórka, a nie siódma, czyli na pewno to jest źle. Ten pierwszy wiersz. No to popatrzmy, jak liczymy w drugim wierszu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli tu było dobrze. Po piątce była szóstka, po szóstce dopiero siódemka. 8, 9, czyli to jest dobrze. Zaznaczam tę odpowiedź, sprawdzam, zgadza się. Następne pytanie. Jak policzymy małpki? No to popatrzmy na pierwszy rząd. 1, 2, 4, źle. Po dwójce powinna być trójka. To jest trzecia małpka, a nie czwarta, czyli na pewno pierwszy rząd jest źle. No to sprawdźmy, czy drugi jest dobrze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutaj jest wszystko po kolei tak jak trzeba. Zróbmy następne zadanie. Jak policzymy wieloryby? 1, 2, 3. No widać, że to jest dobrze. A co jest źle w tej drugiej odpowiedzi? No tutaj zaczynają liczyć od dwóch. A potem jeszcze nie ma trójki. No wszystko tu jest źle. 2, 4, 5. Tak nie liczymy wielorybów. Tak jak w pierwszym, 1, 2, 3 jest dobrze. Zróbmy jeszcze następne zadanie. Jak policzymy kwiaty? No to liczymy. 1, 2, 3, 4. No ale zaraz. Tego kwiatka nie policzono w ogóle. To jest czwarty kwiat, a to jest piąty. A tutaj jest tak napisane, jak to ten by był czwarty, czyli to jest źle. Potem znowu jest 5, 6, znowu omijają tego i tego liczą jako siódmego, tego jako ósmego. Widać, że to jest źle. No to miejmy nadzieję, że w drugim rzędzie będzie dobrze, ale sprawdźmy. 1, 2, 3, 4, czyli tym razem ten jest liczony jako czwarty, czyli dobrze, a ten jako piąty. 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jest dobra odpowiedź. No i zróbmy sobie jeszcze jedno zadanie. Policz lisy. Wpisz brakujące liczby w okienka. No to liczymy. 1, 2, 3, 4. A tu co powinno być? 5. No to wpisuję 5. No i dalej liczę. 6, 7, 8. Tu wpisuję 9. Sprawdzam. Zgadza się. Mogę obliczyć punkty.